Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Nowego kandydata na rzecznika praw obywatelskich wskaże Porozumienie. Nieoficjalnie może nim być senator niezależna Lidia Staroń, czemu nie zaprzecza prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Opozycja przekonuje, że to dalej kandydat polityczny. Niespełna tydzień temu Senat odrzucił kandydaturę posła Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Teraz kandydata wskaże w Zjednoczonej Prawicy Porozumienie. Niewykluczone, że będzie to senator niezależna Lidia Staroń. Od wielu lat zajmuje się tym, czym powinien się zajmować rzecznik praw obywatelskich, czyli pomocą osobom słabszym. Czy będzie kandydatem Porozumienia? Każda osoba, która ma uzyskać rekomendację, musi zostać przedstawiona zarządowi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nie potwierdza ani nie zaprzecza. Wiem, o kogo chodzi i to jest uzgodnione. To jest osoba o ogromnym zacięciu społecznym. Trudno ją widzieć poza polityką w ogóle, ale to na pewno nie jest polityka partyjna. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że oczekiwali od Lidii Staroń, że w trakcie głosowania w sprawie kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego w Senacie zagłosuje za. Senator wstrzymała się jednak od głosu. Polityk od 2005 roku była związana z Platformą Obywatelską. W 2015 roku odeszła z partii. Po tym dwukrotnie została wybrana do Izby Wyższej jako kandydat niezależny, pokonując konkurencję z Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Jest ona na tyle niezależna, że może być przyjęta przez część senatorów. Zauważa socjolog Mariusz Sieraczkiewicz. Senator od lat angażuje się w pomoc potrzebującym i pokrzywdzonym. Jednak opozycja utrzymuje, że mimo to byłby to kandydat polityczny. Pojawiają się też inne zarzuty. Powinna być osoba z autorytetem naukowym, z dobrym przygotowaniem merytorycznym również, jeśli chodzi o znajomość prawa. No a pani Lidia Staroń nie za bardzo wyczerpuje te kryteria. Mówi Krzysztof Paszyk z PSL-u. Kandydatury nie akceptuje też Platforma Obywatelska. Oba ugrupowania o nazwiskach swoich kandydatów na razie nie mówią. Lewica proponuje wspólnego kandydata opozycji i ma swojego faworyta. Bardzo byśmy się cieszyli, gdyby był to Stanisław Trociuk. To jest wicerzecznik, który w biurze rzecznika pracuje już od 1989 roku. Choć kadencja obecnego rzecznika skończyła się we wrześniu ubiegłego roku, to Adam Bodnar nadal pełni swoje obowiązki. Trybunał Konstytucyjny uznał, że to niezgodne z konstytucją. W związku z tym Adam Bodnar opuści urząd w połowie lipca. Najgorszy w historii polski rzecznik, ten najbardziej zideologizowany Adam Bodnar, dalej jest na tym stanowisku. Im szybciej to ukrócimy, tym lepiej. Mówi poseł Michał Urbaniak z Konfederacji, która jest gotowa poprzeć Lidię Staroń. Wybór senator oznaczałby konieczność rozpisania wyborów uzupełniających w okręgu olsztyńskim. To może oznaczać nową walkę Platformy Obywatelskiej z Prawem i Sprawiedliwością. Partia Borysa Budki ma dużą szansę na zdobycie dodatkowego mandatu w Senacie. Oczywiście sytuacja nowych wyborów w Olsztynie stwarzałaby wielką szansę dla zjednoczonej opozycji. Tak jak stworzyła ją w Rzeszowie. Mówi poseł Platformy Michał Szczerba, jednak scenariusze mogą być różne. Również może się okazać, że wygra kandydat również niezależny, tak samo jak pani senator Staroń, który po złożeniu ślubowania senackiego zostanie w tym samym jak gdyby rozdaniu. Do połowy lipca Sejm musi wypełnić też zalecenia Trybunału Konstytucyjnego. Musi przygotować przepisy, które uregulują sytuację, gdy ustępujący rzecznik nie ma następcy. Nie wiadomo jeszcze, jaki kształt będzie miała nowa ustawa. Senackie komisje przyjęły poprawkę do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy. W dokumencie znajdzie się preambuła, która określi, jak będą wydawane unijne środki i kto będzie czuwał nad tym, by były dzielone sprawiedliwie. Przedstawiciele partii rządzącej zapowiadają odrzucenie poprawki w Sejmie. Senackie Komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej podjęły decyzję w sprawie Funduszu Odbudowy. Do ustawy ratyfikacyjnej została dopisana preambuła. Koalicja Obywatelska opowiada się po stronie pieniędzy dla Polaków, jak i po stronie tego, żeby one były wydatkowane w sposób przejrzysty. Mówił autor preambuły, senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich. Dokument zobowiązuje rząd do równego podziału środków.
Będą one uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych. Preambuła wskazuje jednocześnie, że wydatkowanie pieniędzy będzie nadzorował komitet monitorujący, którego skład zostanie określony w odrębnej ustawie. Wszystko wskazuje na to, że z Senatu wyjdzie ratyfikacja z preambułą o charakterze merytorycznym, o charakterze normatywnym. I Sejm będzie się musiał po raz kolejny nad tym pochylić, będzie musiał konstruować większość bezwzględną do odrzucenia tej poprawki. Mówił wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Ustawa ratyfikacyjna została przyjęta przez Sejm 4 maja. Zdaniem partii rządzącej opozycja celowo opóźnia dalsze procedowanie dokumentu. To jest szukanie wyjścia z twarzą z sytuacji, którą sami stworzyli. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odpiera zarzuty. Zwłoki żadnej nie ma. Marszałek przekonuje, że państwa członkowskie mają czas na ratyfikację do końca czerwca. Dotychczas dokument w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej przyjęły 22 państwa członkowskie. Głosowanie Senatu nad ratyfikacją odbędzie się za tydzień, 27 maja. Gwarancja wkładu własnego, bon mieszkaniowy i spłata części kredytu to założenia Polskiego Ładu, które mają pomóc młodym ludziom w zakupie własnego mieszkania. Z proponowanych rozwiązań może skorzystać kilkaset tysięcy osób. Pani Alina wynajmuje niewielkie mieszkanie w Grudziądzu. Na 48 metrach kwadratowych żyje razem z dwójką dzieci. Zaczynam wynajem mieszkania kwasy 1000 zł. Plus czynsz i inne opłaty, tak jak prąd, woda, to wynosi razem 1700 zł. To większość dochodu, które osiąga pani Alina. O mieszkaniu na własność może tylko pomarzyć. Ceny nieruchomości rosną z roku na rok. Ceny mieszkań określane są przez przede wszystkim koszty produkcji, koszty, które ponoszą deweloperzy, czyli kwestia zakupu działek, kwestia procedur, które kosztują, kwestia zakupu materiałów budowlanych, no i także rosnące koszty pracy, które w Polsce w ostatnich latach istotnie wzrastały. Mówi ekonomista dr Bartosz Michalski. Naprzeciw trudnej sytuacji mieszkaniowej wychodzi Polski Ład. Zgodnie z programem to rząd zagwarantuje wkład własny do 100 tysięcy złotych i umorzy część kredytu hipotecznego rodzinom wielodzietnym. Dla tych, którzy wezmą kredyt, kupią mieszkanie i będą mieli dzieci, od drugiego dziecka będzie spłacenie 20 tysięcy kredytu przez państwo, trzecie to 60 tysięcy. Kolejne do szóstego po 20 tysięcy, razem do 160 tysięcy złotych. Z dopłat do własnego mieszkania będą mogły skorzystać tylko te rodziny, które dopiero planują drugie i kolejne dziecko, tłumaczy premier Mateusz Morawiecki. To, szanowni państwo, w jakimś momencie musieliśmy zacząć ten program. Nie możemy odnosić tego programu do kogoś, kto już jest w danym stanie, ponieważ wobec tych osób stosujemy wszystkie inne polityki, jak chociażby 500+, czy 300+, albo wiele innych ulg, które zastosowaliśmy. Dotąd największym problemem dla ludzi młodych było zebranie środków na wkład własny do kredytu hipotecznego, mówi pan Łukasz z Wejherowa, który kilka lat temu zaciągnął pożyczkę na mieszkanie. Najważniejszym aspektem jest to, żeby była dobrze płatna praca, tak, wykazać odpowiednio wysokie zarobki, bo to jest podstawa do tego, żeby ubiegać się w ogóle o kredyt. Ten problem ma rozwiązać bon mieszkaniowy na 100 tysięcy złotych. To pomoc skierowana do osób, które nie posiadają własnego mieszkania, a ich dochody ograniczają uzyskanie kredytu. Więc będzie to łatwe do rozliczenia, łatwe do przyznania. Tutaj będą tylko, będzie się różniła kwotowo. Wiadomo, że osoby samotne dostaną tych środków mniej, natomiast osoby wielodzietne więcej. Innym kryterium będzie to, czy ktoś już posiada w tej chwili jakieś mieszkanie. Mówi Grzegorz Nicoń z Porozumienia. Istnieją jednak obawy, że rządowa pomoc przy zakupie mieszkania może spowodować wzrost cen nieruchomości i kredytów. To jest naturalna tendencja, kiedy każdy podmiot rynkowy zamierza skorzystać z możliwości, które się pojawiają na rynku. Z drugiej strony jednak rząd w tym programie, jakim jest Polski Ład, zastrzegł sobie, że zamierza wprowadzić cenę maksymalną od 1 metra kwadratowego. Szacuje się, że z rozwiązań mieszkaniowych zawartych w Polskim Ładzie każdego roku będzie mogło skorzystać około 80 tysięcy osób.
Ptasia grypa dziesiątkuje polski sektor drobiarstwa. Od stycznia tego roku z tego powodu wybito ponad 11 milionów sztuk drobiu. Resort rolnictwa wdraża nowe działania w walce z wirusem. Polska jest największym w Europie eksporterem drobiu. Zdobywamy również rynki światowe, mówi dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski. Polski drób przez swoją wysoką jakość i bardzo konkurencyjną cenę jest dziś postrzegany na świecie jako ten, który rzeczywiście jest oczekiwany przez konsumentów. Sektor drobiarski co roku toczy walkę z wirusem ptasiej grypy. W Polsce od stycznia z jego powodu wybito ponad 11 milionów sztuk drobiu. Najwięcej w województwach mazowieckim i wielkopolskim. Straty sięgają miliardów złotych, mówi minister rolnictwa Grzegorz Puda. 26 ognisk pokazuje, jak wielkim problemem, jak wielką skalą jesteśmy w tej chwili obarczeni. Temat dotyczy całej Europy, we Francji tych ognisk jest dużo więcej, w Niemczech również występują, w związku z tym wszystkie duże europejskie kraje zwalczają grypę ptaków. Dotychczas na czele walki z ptasią grypą stał główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka. Został odwołany, a jego miejsce zastąpił dr Mirosław Welc. To początek nowej strategii w walce z zarazą. Polska i inne kraje członkowskie przygotowują nowe procedury. My również w tym zakresie przygotowujemy się do zwalczania grypy ptaków. Będą to nowe, mobilne procedury zabezpieczające potrzeby materiałowe, potrzeby ludzkie. Kadra inspekcji weterynaryjnej będzie liczniejsza, a dla hodowców organizowane będą szkolenia z bioasekuracji. W chwili obecnej ilość przypadków w skali tygodnia, z tygodnia na tydzień spada. Przewiduję, że jeszcze w najbliższych tygodniach zupełnie wyeliminujemy wirus z populacji drobiu w Polsce. Pomogą w tym trzy nowe laboratoria diagnostyki ptasiej grypy, mówi dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach profesor Krzysztof Niemczyk. Elementem nowej strategii będzie wyznaczenie kolejnych laboratoriów, tak aby nasz instytut mógł się skupić wyłącznie na badaniach próbek pochodzących z podejrzeń, bowiem jednym z filarów skutecznego zwalczania ognisk grypy ptaków jest właśnie szybka diagnostyka i natychmiastowa likwidacja stad drobiu. Hodowcy, którzy przestrzegali zasad bioasekuracji, otrzymają odszkodowanie za wybite stada. Wirus jednak dotyka cały sektor rolnictwa i potrzebne jest dodatkowe wsparcie. Możliwości jest oczywiście wiele, zarówno uruchomienie skupu interwencyjnego, czy uruchomienie dopłat właśnie dla producentów drobiu. Wachlarz tutaj wsparcia jest bardzo duży, niemniej jednak musi być to wszystko uzgodnione z Komisją Europejską. Mówił zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, Marek Wojciechowski. W relacji do 2019 roku produkcja drobiu spadła aż o 20%. Bez właściwych działań trudna będzie odbudowa przemysłu drobiarskiego. PKN Orlen otworzył w Płocku swoje centrum badawczo-rozwojowe. Inwestycja kosztowała ponad 180 milionów złotych i powstała w niespełna 2 lata. Inwestycja łączy świat nauki ze światem biznesu, mówił na otwarciu centrum prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jeżeli, proszę Państwa, myślimy i budujemy koncern multienergetyczny, nie zrobimy tego bez połączenia nauki i biznesu. Musimy wdrażać nowe technologie. Musimy mieć swoje, proszę Państwa, technologie. Musimy mieć technologie, które nam gwarantują rozwój. Nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe ma nie tylko zapewnić miejsce do badań i wdrożeń, ma też być platformą współpracy między koncernem a naukowcami i wynalazcami oraz startupami. PKN Orlen w przeciągu 10 lat wyda na badania i rozwój około 3 miliardy złotych. I w końcu PKN Orlen od 5-6 lat może wydawać na badania i rozwój. Wcześniej miał problemy z utrzymaniem płynności. I dzięki temu możemy robić historyczne inwestycje, rozwijać Orlen i rozwijać całą polską gospodarkę. PKN Orlen jako lokomotywa całej polskiej gospodarki musi rozwijać innowacje i nowe technologie, wskazywał wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Mimo wszystkich przeciwności, mimo ataków niespotykanych w historii demokracji w Polsce, te inwestycje udaje się realizować. Za to bardzo serdecznie dziękujemy. Mocno
trzymamy kciuki, wspieramy, bo rząd musi wspierać takie inwestycje także dobrymi rozwiązaniami prawnymi. Orlen chce do końca tego roku zakończyć proces przejęcia PGNiG oraz Grupy Lotos. Koncern zawarł już w tej sprawie porozumienie z Ministerstwem Aktywów Państwowych. Agencja ratingowa Fitch pozytywnie oceniła planowane przejęcie. W opinii wskazała, że po zakończeniu fuzji koncern mocniej zaangażuje się w inwestycje w stabilnym obszarze nisko- i zeroemisyjnej energetyki. Wygenerowane w ten sposób środki będą mogły wspierać programy rozwojowe i transformacyjne PKN Orlen. Po wsadzeniu do więzienia czołowych polskich działaczy Aleksander Łukaszenka bierze na celownik miejscowych weteranów w Armii Krajowej. Pomimo upływu 76 lat od zakończenia II wojny światowej, Polska wciąż musi walczyć o prawdę historyczną na temat tych dramatycznych wydarzeń. Teraz do kampanii oszczerstw dołączyła Białoruś. Prokurator generalny tego kraju, przedstawiając wyniki dochodzenia w ramach sprawy karnej dotyczącej ludobójstwa narodu białoruskiego w okresie II wojny światowej, zaliczył żołnierzy Armii Krajowej do grona niemieckich zbrodniarzy. To kontynuacja wrogich działań skierowanych przeciwko Polsce. Ostatnie miesiące to aresztowania polskich działaczy na Białorusi, likwidacje polskich szkół i szereg wypowiedzi godzących w dobre imię naszego kraju. No to jest kolejny. Podkreśla dr Tomasz Teluk. Fakty historyczne dotyczące Armii Krajowej są oczywiste, mówi historyk profesor Krzysztof Kawalec. Była ona uznaną przez świat cywilizowany częścią koalicji antyhitlerowskiej. Otrzymywała zaopatrzenie z Wielkiej Brytanii. Była związana logistycznie z tym przez pewien czas najważniejszym państwem koalicji antyniemieckiej, więc po prostu to są bzdury zupełne. Działania Białorusi to celowe fałszowanie historii wpisujące się w politykę historyczną Kremla. Wsparcie, które udzielił Władimir Putin Aleksandrowi Łukaszence w czasie sfałszowanych wyborów prezydenckich, spowoduje to, że jest on teraz marionetką w rękach Kremla i wykonuje tego typu polecenia skierowane przeciwko Polsce. Głos w sprawie zabrał szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. Mamy do czynienia z kolejną odsłoną wojny dezinformacyjnej, którą prowadzi reżim Aleksandra Łukaszenki. Oskarżenia pod adresem Armii Krajowej są skandaliczne. Nie akceptujemy działań wymierzonych w mniejszość polską na Białorusi. Na Białorusi wciąż dochodzi do prześladowań opozycji, niezależnych mediów i polskiej mniejszości. To były informacje dnia. Z Panem Bogiem.